Witam Was bardzo serdecznie. Od kilku tygodni na naszym pokładzie pojawiły się stacje Lenovo na testy, a mi konkretnie przypadł model Lenovo ThinkPad P16V. Specyfikacje wyświetlam Wam teraz na ekranie. A jeżeli chodzi o ogólniki, 32 GB i 7 13 generacji, a do tego RTX 2000 ADA, czyli dostosowana do stacji roboczych takich jak ta, a więc. Co bierzemy na pierwszy etap? Mówimy o wyglądzie i poręczności tej stacji roboczej. A mianowicie, sam wygląd, samo jakby poręczność tego uważam, że jest na naprawdę wysokim poziomie. Ze względu na to, że jestem osobą, która podróżuje z pracą, jeździ z laptopem, potrzebuje mieć laptopa cały czas, to mogę stwierdzić, że jest on wygodny. Dlaczego? Bo nie jest za ciężki. W porównaniu na przykład ze stacją P16, którą również mamy przyjemność testować, no jest on na pewno smuklejszy i taki po prostu bardziej poręczny, ponieważ mogę go łatwo schować do plecaka, wyciągnąć, coś sprawdzić. Nie jest dla mnie za ciężki, więc jest to na pewno na plus. Jeżeli chodzi o wygląd, o którym już wspomniałem, mi naprawdę bardzo się podoba, ponieważ mamy tutaj takie zaszłości z takich prawdziwych, starszych troszkę ThinkPadów. Jest on taki bardziej masywny, jest matowo wykończony, ma czerwony przycisk, którego ja akurat nie lubię, no ale jest. Dla niektórych może być to fajna ciekawostka. Z takich jeszcze rzeczy, które mogą być istotne, to jest fizycznie zamykana kamera. No teraz to zazwyczaj jest to generowane na jakimś przycisku. W systemie, który pozwala nam wyłączyć po prostu kamerkę, a tutaj zasłaniając, mamy pewność, że nikt nam nigdzie nie zagląda. Jeżeli chodzi o porty, znajdziemy klasyczne USB, znajdziemy HDMI, znajdziemy nawet port sieciowy, który pozwoli nam się wpiąć do sieci. Wiem, że to brzmi już naprawdę archaicznie, ale czasem taka potrzeba występuje. Więc jeżeli chodzi o te rzeczy, jest naprawdę dobrze. Sama klawiaturka, widziałem lepsze. Fajnie się dotyka, fajny jest dźwięk, fajna haptyka, jeżeli o to chodzi, ale czasem mam wrażenie, że jak naciskam na klawiaturę, to wydawałoby się, jakby cała, jakby naciskała się razem z tym jednym przyciskiem, jakby coś tutaj nie do końca było spasowane. Może mi się wydaje, no ale takie po prostu odczucia miałem. Ok, więc przejdźmy do oprogramowania i zacznijmy tutaj od podszewki. Jeżeli chodzi o Windowsa. Jeżeli chcielibyście wykorzystywać swój komputer, swojego laptopa w środowisku profesjonalnym, gdzie wykorzystujecie oprogramowania CAD czy symulacje czy kama, proszę was nie pakujcie się w Windows Home. Nie będzie to na pewno działać poprawnie. Powinniście zacząć przynajmniej od wersji Pro lub Enterprise, żeby móc korzystać z tego typu programów. Jeżeli chodzi o SolidWorks, jak to wygląda, jak się pracuje na tym laptopie właśnie w tym oprogramowaniu? Według mnie bez żadnych zastrzeżeń. 2000, 4000 czy 6000 komponentów, nie sprawia żadnego problemu dla, tego, dla tej stacji roboczej i moim zdaniem jesteśmy już na takim etapie, jeżeli chodzi o ten model, że tutaj bardziej zależy od tego, w jaki sposób Ty modelujesz, a nie jak radzi sobie z tym stacja. Jeżeli nie masz nierozwiązanych jakichś wiązań, jeżeli masz zdefiniowane wszystkie szklice, jeżeli masz porządek w swoim designie, to nie powinieneś mieć żadnych problemów, ponieważ 32 GB spokojnie pozwoli ci władować duże złożenia. Jeżeli chodzi na przykład o symulację, przetestowałem tutaj program, który może niektórzy z Was kojarzą, jakim jest Simulia na solwerze Abakusa. Zrobiłem prostą symulację, jaką jest. Y Symulacja wtrysku oparta na sześciu warunkach, czyli sześciach punktu, sześciu punktów, oj, przepraszam Was bardzo, na sześciu punktach wtrysku. Y, I jest to specjalnie po to, żeby troszeczkę bardziej obciążyć tą stację. I co mogę powiedzieć? Jest naprawdę zadowalająco. Oczywiście nie uruchomimy tutaj, nie jest to dedykowana stacja typowo do symulacji, ale spróbowałem zrobić taki test. Włączyłem symulację, następnie uruchomiłem SolidWorksa, uruchomiłem duże złożenie powyżej 6000 komponentów i wszystko działało płynnie. Symulacja mi się nie zacięła, nie wykszaczyła mi się, po prostu miałem wynik wtedy, kiedy miał być wynik, a w SolidWorksie mogłem edytować części i spokojnie manewrować modelem. Tutaj stacja spisała się naprawdę na bardzo dobry. Jeżeli chodzi o Visualize. Jak pewnie wiecie, w ramach subskrypcji Visualizer dodajemy już praktycznie za free. Jest to co prawda wersja standard bez możliwości wykorzystywania yy, przepraszam animacji, ale do szybkiego renderu jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tą stację, mamy tutaj RTXA 2000 i do Visualizera do prostych wizualizacji, do szybkiego przedstawienia produktu jak najbardziej na duży plus. Fajnie można sobie zrobić symulację i szybko. Oczywiście, jeżeli chciałoby się troszkę. Poważniejszych symulacji, wykorzystywać animacje, to musielibyśmy się zastanowić nad stacją z lepszą kartą graficzną, ale dla inżyniera wystarczająco w 100%. Jeżeli już mówimy o karcie graficznej, to jak ta stacja poradziłaby sobie w grach komputerowych? GTA, Wiedźmin, inne popularne tytuły, jak by sobie na tym poradziły? Otóż, no muszę was zmartwić. Jeżeli coś kosztuje dużo, jeżeli coś jest laptopem, to nie znaczy, że będzie do wszystkiego. Akurat do gier kompletnie się to nie nadaje. Przetestowałem to na GTA, puściłem, włączyłem, chwilkę pograłem, później włączyłem test wydajności. Nie były to najwyższe wymagania, były to bardzo wysokie, ale nie ultra wysokie. No i dostałem wynik około 40 fps, co w moim przekonaniu do grania kompletnie się nadaje. Powinno się dopasowywać sprzęt do tego, do czego chce się go wykorzystywać. A więc Podsumowując, dla kogo nadałaby się taka stacja? W moim odczuciu? Dla codziennej pracy konstruktorów, technologów czy programistów CNC. Spokojnie wystarczy do obsługi tego typu programów jak CAD czy CAM, oraz symulacji oraz tworzenia wizualizacji. Do tego, kupując taką stację, macie aż 3 lata gwarancji i w moim odczuciu nie musicie się przejmować, czy coś na niej pójdzie, czy nie. Po prostu trzeba z niej korzystać i wykorzystywać maksymalnie jak się tylko da. Jeżeli podoba Wam się ten materiał, jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na temat tych stacji, albo macie jakieś uwagi dotyczące naszego przetestowania tejże właśnie stacji, zapraszam Was serdecznie do obserwacji wszystkich naszych profili i do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się z nami Waszą opinią. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.